Poprzednio w DMC Devil May Cry. Virgil! Cat! Cat! Are you okay? I'm fine. But you're dead. It's funny you had to die to understand humanity. I rescued you from demons, remember? I gave you a home, a reason to live. No, you used me and you betrayed me. Everything you hate me for, it had to be done. Really? You deceived us, Virgil. Me and your brother. Dante, now that's a real man. You're weak. Almost pitiful. You'll never be half the man he is. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w DMC Devil May Cry. Jak widzicie, ta misja już jest przeze mnie w jakimś stopniu ukończona, a to dlatego, że mój kochany obesik postanowił zrobić mnie w chuja. I w momencie, w którym chciałem wyłączyć nagrywanie, on postanowił się nie wyłączać i nagrywać dalej. Nie wiem, czym było to spowodowane, ale musiałem literalnie całego OBS-a wyłączyć i co za tym idzie, cały, absolutnie cały plik wideo poszedł się jebać. A dlaczego? Ponieważ wedle OBS-a w praktyce przestał on egzystować. Ale nic to. Ja witam się z wami po raz kolejny, przejdziemy tę misję jeszcze raz. A jako iż teraz nie będę w sumie szukał tych wszystkich fragmentów ani dalej, no to myślę, że może zejdzie to krócej i dwie misje ogramy w jednym odcinku. Dodatkowo, poza nagraniem, wykupiłem sobie wszystkie zdolności do Yamato oraz anielskiego Yamato, a na odcinku ulepszyłem atak demonicznego Yamato, który odblokował się po ukończeniu poprzedniego poziomu i teraz ulepszamy wulkan do maksymalnego poziomu. No bo hej, czemu by nie. I teraz jeszcze potrzebuję 4 punktów umiejętności, aby ulepszyć sobie kolejne ataki. Są 2 punkty, żeby ulepszyć ataki, a 2, żeby jeden atak w ogóle wykupić najpierw. I myślę, że najpierw go sobie odblokuję, a potem będę myślał, co będę ulepszać. No plus jeszcze tutaj mam miecze do ulepszania. To jest też atak, który się odblokował przez to, że odblokował się diabelskie zawieszenie. No to jeszcze wam pokażę. To jest trochę przekłamane, bo niby zużywa 3 jednostki zawieszenia, tak naprawdę zużywa 4. No ale to już błąd chyba tłumaczy. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, lecimy z misją. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Cute. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that and 'cause I killed you. I'm liking the new look. Fuck yeah. Sprzedał po prostu puncha i lecisz na 3 metry do tyłu.
Dobra, lecimy dalej. Ja tutaj nie będę już latał ze sekretami. Wiadomo, kto chce sekrety znaleźć, to będzie ich sobie sam szukał. Ale jeśli dobrze kojarzę, to... Cicho siedź w laptopie. Tak, to tam był sekrecik. Chyba dusza. A tutaj jak się szło na bok, to tam dalej jest krzyżyk zdrowia. A raczej jego fragmencik. I uwaga, demoniczne Yamato. Oto jego ataki. Niestety są zajebiście wolne. Bo wiadomo, w końcu demoniczne ataki. Ale nie ma co w sumie aż tak narzekać. Są to kolejne ataki do licznika, można by rzec. Dobra, nawet jakoś fajnie poszło. Trochę nie wyszło jak chciałem. No are you fucking kidding me? Ładnie! Od razu atom się udało wyprowadzić. Już tylko wulkan. Niestety, niestety. Kurde no! Aj! Był moment ciągle. Może teraz? Tak, teraz wyszło. Dobra, teraz pozbyć się tarcz. No, nie kurwiaj mnie nawet, ja p***! Drugi k***! Teraz to samo. Wcześniej też jak tu walczyłem, to mi ten combo kurwa całe zeszło. Ja pierdziele, no masakra. Ten wszechobecny humor. Dobra, ostrożnie. Nie chciałbym stracić oceny stylu z byle durnego powodu. Dobre pytanie. Tam był jeszcze jakiś fragment, jeśli dobrze kojarzę. Gwiazdka albo fragment, jedno z dwóch. Ten ostatni fragment, nie bardzo mam pojęcie, gdzie może być. Dobra, nabiło się? Minimalnie brakuje, żeby dostać ten punkt, no. No. O właśnie, teraz mnie uczy o zawieszeniu. Świetnie, świetnie. No przecież zrobiłem unik, gro! W ogóle ogarnąłem dość fajną sprawę. Ponieważ kombosy niektóre mają tak zwane opcje z biciem miecza. I ogarnąłem, że działa to w taki sposób, że kiedy wykonam takie combo, to mogę typo, to zostaje w typie wbity mieczor, który ja później, Lucky, mogę wykorzystać, aby przyzwać typa do siebie, albo siebie do niego. Nareszcie. Okej, nie wiem czy się udało czy nie, ale... O, teraz się udało.
Też tak średnio. No przecież gro robię unik do ciężkiej cholery. Pizdę? Teraz zaliczyło mi wykonanie uniku. Zajebiście. Dobra, nie będę się specjalnie cofał do tego punktu. Stop running, Dante! Ta szarża. Widać, że Virgil jest nieźle wkurzony. A to też nie jest prawdziwy Dante, tylko jakaś jego limbowa wersja, czy coś takiego. Która już nie jest wystarczająco silna, aby się walczyć z Virgilem. Okej, jeśli teraz dobrze kojarzę, to tam obok, o, tam gdzieś da się wyciągnąć kładkę i tam jest chyba krzyży, nie. Nie, tam jest dusza, a tu jest krzyżyk. Został mi tylko gdzieś jeden, o, proszę bardzo, nawet tutaj, o, czekaj. A, tu jeszcze była dusza. Tutaj nic. W sumie jak gdzieś mogę znaleźć ten krzyżyk, to z wielką chęcią bym to chciał zrobić. Dobra, upgradę, demoniczny i poproszę o meteor. Czyli w powietrzu po fali uderzeniowej, skuteczniejszy, gdy wykona się go z dużej wysokości. No dobra. Jezus, jak one mnie po prostu denerwują. XD, double XD. Dawaj. Okej, trochę kombo niestety idzie się pieprzyć w tym momencie, bo... Nie no, zajebiście! Kurwa, super! Dawaj. No, totalnie przypadkowa odparowania ciosu. O, nie ma tak się wbić unikiem prosto w cios i drugiego wiątku. Kurwa XD, super. Gdzie mój styl? Gdzie? Jebie się. To jest też takie turbo swagerskie, jak mam być szczery. Plus w ogóle to praktycznie za mną podąża. Dopóki to jakby nie zada wystarczająco obrażeń, żeby zniknąć, no to będzie tak cały czas za mną leciało. I to jest super. Gdzie może być ten ostatni fragment, no? Poleciał. Nieźle. Teraz czekaj, no. Tyk, w górę.
No, faktycznie fajnie, fajnie wygląda. Tego też przycięło na tym, XD? Zrobiłem unik? Uniknąłem jego ataku, po czym gra zaliczyła mi wbicie się w jego atak unikiem. Ciekawe. Sensational. Potrójne S jako Virgil po raz. No, po raz pierwszy oficjalnie powiedzmy na wideo, nie? Ale mi się już to udało po raz chyba czwarty. Łącznie. Że nie, w sumie łącznie to już nie. Chyba dziesiąty raz będzie nawet. Idzie fucking po prostu pokazał, elo. Okej, podwójne S. No ale to już z tego co kojarzę jest de facto tylko iście po nitce do kłębka do końca. Już się tutaj nic nie wydarzy. Ale w ogóle spinamy się na posągu tej Usiel? Czy jakoś tak się nazywa? Asiel, o Asiel. No już myślałem, że to na końcu jeszcze spieprzę. On go przebił pochwą Yamato. Ale Virgilowi naprawdę troszeczkę się poprzestawiało, widzę. Tylko czas na S, no ja to głównie przestałem w pierdol dość mocny. Co, powinno być podwójne S, jak brakuje jednego przedmiotu. No jakby było podwójne, to może by wpadło więcej. No i dobra, bez serca. A właśnie, bo też przechodzę to na Nefilimie. Stwierdziłem finalnie, że Lubowca Demonów to tak trochę już za słabo. Zobacz, miecze, czy to? Dwa razy, to jest dwa razy w typa, czy na krzyżaku muszę dwa razy dać w tego? A niech będą te porażające miecze. No fajnie, bo zawsze to kolejna akcja. Żeby nie używać tylko i wyłącznie jednego ataku. I dobra, myślę, że możemy jeszcze się zabrać za tę misję. A, czy stać mi sobie na jakiś przedmiot? O, i diabelski krzyżyk, proszę bardzo, za 500, za 3,5 jest ten. No dobra, niech będzie, diabelski krzyżyk. Minimalnie brakuje, żeby sobie kupić kolejne. Dobra, ale widzę, że jeden taki to jest jeden taki kwadracik. Dobra, rozpocznijmy misję. O,
O, czyli co, szukałem matki? Znowu to coś. Okej, zajebiście pokazana trasa. No nie, czemu harpie? Jezu, jak ja nienawidzę tego przeciwnika. Bęk, od razu już zabiliśmy. Jeszcze lepiej. No i kurde, spadło mi to od razu. No, dawaj. Okej, sprawdźmy teraz ten atak. Ale fajnie wygląda. I pyk, podwójne jest na pierwszej walce od razu. Okej, zobaczmy teraz, czy tutaj się coś nie chowa. Bo zauważam, że twórcy... A nie, tutaj... Niewidziana ściana? A, jednak nie, jednak nie. No ale tak czy siak nic tutaj nie jest schowane, więc... Nie ma... Co tu dłużej zostawać. Kurde, ale... W sensie... Don't worry, mother. Your nightmares will soon be over. Co ty matkę własną chcesz zabić, Virgil? To sugerujesz teraz? Czy ja teraz nadinterpretuję? Okej, tam jest dusza. Gdzieś krzyżyk jakiś może? Czy tam jego fragment? Kolejne 4 fragmenty krzyżyka zdrowia. Pierwsza dusza uwolniona. Tam... Nie, tam, nie, tam się nie dostaniemy normalnym sposobem, bo tam teraz lecimy teleportem. Okej, okay, tutaj coś schowane? Chyba nie. Okej, okay, tutaj lecimy dalej. Nie, to jest chyba stricte droga tylko dalej, w sensie do przejścia. Taka była aż... O Jezus Maria, ale żeby to spierdoli. O, i większy styk już. Zajebiście. Jeszcze. Aha, XD. Double XD. Pięknie. Na A. Jeszcze lecimy dalej. Lecimy. O. Czekaj, tu. Kurde, nie wyszło. No ja pierdzielę! One.
tak, oczywiście. Trzy, a jednak dwie. No to sorry, ale zdecydujcie się na jedną jednostkę. Miary. Super. Pięknie mi to po prostu idzie. Pierdolę! Akurat wybiciem go wykończyłem. Świetnie. Dobra, coś schowane. Nie, raczej nie. To jest tylko stricte arena do walki. Dobra, to lecimy dalej. Level nie nabił się, więc nie ma co. Chociaż mogę sobie wykupić w sumie tego. Krzyżyk zawieszenia. Okej, okay, do sekretu może? Tak, tam jest co? Gwiazdka! O, tam jest fragment krzyżyka zdrowia. Ale to jakoś muszę iść od góry. Okej, tutaj powrót. Bez komentarza na to, co się stało przed chwilą. Dobra, to lecimy tak. Przywołujemy sobie mieczyki już. I wykupujemy diabelski krzyżyk. I mamy do fulla diabelskie zawieszenie. O, proszę bardzo. Za darmo praktycznie. Ale pewnie niewielu, że w sumie nie, czy, nie no, raczej każdy by to sprawdził, nie? Dobra, lecimy dalej. Kurde, ale ona jest tu uwięziona od tego momentu, kiedy Mundus wbił się na chatę Spardzie, Ewie i jej... Zrobił tam ten, wiecie, ogólny syf, chaos i rozperdol. Super! Fajnie, że zrobiłem unik, on dalej na kurwa w moją stronę. Czek, kurde, nie wnada. Co? Nie umiesz, jak się nie umie latać, to ciężej się ze mną walczy, nie? Bang! Podrójne jest na zakończenie walki, to mi się podoba. Tutaj żadnych sekretów nie ma z tego, co widzę. To jest ten problem, bo ja tu, bo w te... O, tam jest, dobra, mogę wejść na górę. Bo w DLC-ku nie mam dostępu do tego szperacza, który był w podstawce. Tutaj muszę polegać na własnym, na własnych oczach i na własnym słuchu, jeśli chcę znaleźć te rzeczy. Okej, 28, może już pół godziny nawet. Dobra, tutaj gdzieś? Jak to wygląda? Jeden fragment, gdzie jeden fragment znalazłem. I wiem, gdzie jest, tylko chwilowo jeszcze... A nie, czekaj, wait, to nie było z tej strony w sumie? Pokażę to. No, wróć, wróć. To nie było gdzieś... Tutaj? Nie, to jest tam. Okej, czyli tu... Chyba, no, chyba tam to będzie. Dobra. Lecimy jednak dalej. Nie, finalnie i tak będę wszystkiego szukał na własną rękę, żeby mieć 100%, no ale... Jak mogę znaleźć większość od razu, no to czemu by nie? Okej,
jak to wygląda z tej strony. Tam. Portal. Tutaj mnie zaprowadzi. Tu jest przejście. Tutaj chwilowo nie ma nic innego. Dobra. A, okej. Tak, wyczucie czasu było ważne. Okej, powiedzmy, że się udało. Autentycznie, jak jeszcze u Dantego, one są w miarę, powiedzmy, łatwe, bo wystarczy tylko ściągnąć im te tarcze, potem się pozbyć. Jak w przypadku Virgila, one są irytujące i to bardzo. Chodź tu. Zajebiście mi to idzie. Super! Daj się jeszcze zabić może, żeby było śmiesznie. No i ten poleciał od razu. Chyba on za kolegi. Kurna! Boże, tak, taka ładna ocena była i spadłem do B. Jakby bar. Dobra, go. Muszę iść jeszcze dalej. O, ty? To jakaś platforma, widzę. A, no oczywiście. Powiedziałbym klasyka, znaczy w sumie to jest, jest to klasyka Santa Monica, ale... Bo z tego jest głównie studio Santa Monica znane, że właśnie wali takie sekrety albo niespodzianki za kamerą. Bo rzadko kto się obejrzy dookoła albo pójdzie w stronę kamery. Tam muszę iść do portalu chyba. To nie. To jest chyba to miejsce z tym krzyżykiem, nie? Czy nie? Czy jeszcze za wysoko jestem? Nie, bo to mnie gdzie zabierze? Gdzieś tam. Nie, jak tutaj nie. Zeskoczę? Nie no, chyba da się zaskoczyć. Dobra, da się, ale czy coś mi to da, tak de facto? A gdzie tam? Tylko lecę na głupi ryj. Ej kurde, ale coraz bardziej są schowane te wszystkie rzeczy. Albo po prostu ja jestem tak ślepy i nie widzę drogi do nich. Okej, tu byliśmy wcześniej. Dobra. Jak tutaj zeskoczę, to tylko się cofnę, a tego robić nie chcę. Potem tylko nadganianie bez sensu poziomu. Kiedy będę musiał za chwilę wykorzystać ten. Na krzyżyk mi nie będzie stać, nie? Krzyżyk zdrowia? Nie, 3500. Dobra, muszę wykorzystać gwiazdkę leczącą, żeby nie zginąć tutaj. A tu jest! Ja pierdzielę, mogłem... Jezu, ale lama. Tak sobie od Staszka podkradnę. Ja pierdzielę i 400 psów w dupę.
Nie, ale najszybciej jak się tę misję przechodzi, to po prostu prąd do przodu, nie? Znowu ty! Nie kazęci robić tego ataku! Trigger normalnie kiedyś po prostu wykończy. O, nawet ładnie. To akurat tak średnio wyszło. Dobra. Udało się wykorzystać. Unik. Go się odzywać. Nie ją, jego. Wow, parada totalnie znikąd. Zajebiście. Jezus! Zdychnij w końcu! Ja pierdzielę! Batos normalnie czyta wiedźma, no! Kto tu bardziej konkuruje o najbardziej wkurwiającego przeciwnika? Super, jednego uniknąłem, drugiego nie zdążyłem. Znaczy wróć, jedno skontrowałem, drugiego nie zdążyłem uniknąć. No ej, ja chciałem jakichś sekretów poszukać, chłopie. Dobra, jedna dusza i dwa fragmenty krzyżyka gdzieś zostały. Gdzieś tak przedaszuję. No ale nie, o! Czekaj. Czekaj. Albo słyszałem duszę, albo już mi się coś wydaje. Ciemiężca! Hey you! Leave her alone! Really? O, ciekawe, bardzo ciekawe. Okej, czy to jest fala, która podąża? No walczę z Malphite'em właśnie. Właśnie walczę z Malphite'em. Jego do siebie nie przyciągnę, ale mogę siebie do niego. Nie? Mogę chyba. O, zajebiście! Dobra, nie, dawaj mi gwiazdkę, nawet dwie. Walić punkty, potem będę się nim zajmował. No nie, jego nie przyciągnę do siebie, ale mogę go jakby... ostrzeliwać, powiedzmy. Aha! XD! Nie pasujesz do żadnego miejsca. Pokonać się mieszce pewnie. Taki jest opis tego osiągnięcia. Virgil! I'm so glad you're here! I thought I would never see you again. Virgil? Virgil? What's happened? He's dead. How? It was me. What? I killed him.
him? How could you? He was your brother. He was your favorite. I could never be like him. Always waiting in his shadow, always second best. Well, not anymore. I always loved you equally. You saved me from this, to break my heart. Why? Look at me, Virgil. I'm here to say goodbye. What have you become? We gave you power, and you used it to kill. After everything we taught you. Everything you taught me was wrong. All you gave me was power, nothing else. I brought you into this world, gave you love. Doesn't that mean anything to you? Where's your heart? I no longer have one, Mother. No. Virgil! Goodbye. Please! Don't leave me! Virgil! Wow. No, to było mocne. To chyba nie może tak po prostu skończyć, tak mi się wydaje. O, B? Czekaj, czy będzie B, czy może C? O, może A? Nie, B. Brudu. No, ale wpadł przynajmniej punkcik. Własny cień. Okej. Okay. Nic do zbierania. Ej, czy to jest koniec? Czy to będzie koniec DLC? Trochę tak to wygląda. 5 misji tylko na to. Nie wiem. Dobra, ja póki co myślę, że wybiorę sobie tak. Po pierwsze... Też pytanie to, czy to... Albo ten spiralny miecz już ulepszyć na full? No dobra, niech będzie. Spiralne miecze na full. 6 wirujących mieczy. 3. Ciekawe, czy teraz faktycznie będą 3, czy może dalej 4. Ale kurde, ale jeśli to już będzie koniec, no to wymaksowanie tutaj tego DLC-ka to jest naprawdę dość spora akcja. Głównie jeśli chodzi o wykupienie tych krzyżyków, nie? Tutaj 3,5, 2, pewnie kolejny też będzie 3,5. Nie no, sporo to jest powtarzania misji, mam wrażenie. Ale miałem też taką teorię właśnie odnośnie tych widm, jakby wiecie, tego widma Kat, widma Dantego, bo teraz Ewa, czyli matka Virgila, ona nie była widmem, ona była prawdziwa, ona jest tu uwięziona, prawdopodobnie od momentu, kiedy Mundus zbił się im na chatę i ją zabił, a Spardę wygnał, cokolwiek to znaczy, ale według chyba demonów to jest chyba najsurowsza możliwa kara. Popitka. I jednocześnie... Cicho sieć. Jednocześnie co z tym idzie? Każda ta coś reprezentuje, ta widmowa... Długo się to jeszcze zajmie? Zajebiście. Każda ta limbowa wersja Kat i Dantego coś reprezentują. Tylko ja do chwili nie jestem jakby pewien co. Jakby nie wiem... Kat, nie wiem, jakby... Miłość? Poczucie, nie wiem, jakiegoś obowiązku? Czegoś? Nie, w sensie na pewno Dante może symbolizować braterską miłość. A Kat... Nie wiem, lojalność. Ufność może? Nie jestem teraz pewien. Ale kurde, jeśli to już jest ostatnia misja, to wow. Dobra. Ale tak, ode mnie to póki co tyle. Żegnam się z wami i do następnego odcinka, w którym, jeśli jest to ostatnia misja, to ukończymy już dodatek. Ale kto wie. Znaczy, dla mnie to jeszcze nie jest koniec, bo się jeszcze będę bawił w inne poziomy trudności, nie? Ale... Cóż, póki co, żegnam się z wami i do następnego.